Posłuchajcie, co wam teraz powiem. Ten kuferek z cennymi znaczkami pocztowymi przyniósł mi szczęście. Co prawda nie od razu, bo po zakończeniu wojny beknąłem z małego dekretu, chociaż podałem adres tego komendanta Gestapo, mordercy tylu ludzi, który uciekł i ukrył się gdzieś w Tyrolu a ja od swego teścia z Chebu wywiedziałem się, gdzie przybywa. I Zdeniek dostał pozwolenie od amerykańskich urzędów i pojechał po niego samochodem z dwoma żołnierzami. Nakrył go ubranego w tyrolskie spodnie i z zapuszczoną brodą, jak kosił łąkę. Ale nawet gdybym go przymknął osobiście, to i tak sokoły z Pragi wpakowałyby mnie do kryminału. Nie za to, że wziąłem sobie Niemkę za żonę, lecz za to, że podczas gdy ginęły tysiące czeskich patriotów, ja stałem przed nazistowskim urzędem do spraw krwi i ochrony niemieckiego honoru i pozwalałem się badać. Ja, członek Sokoła, poddałem się dobrowolnie badaniom, czy mogę być dopuszczony do spółkowania z germańską, aryjską kobietą. Więc właśnie za to dostałem pół roku z małego dekretu. Potem jednak zacząłem sprzedawać te znaczki i dostałem za nie takie sumy. Że pokryłem nimi dziesięć podłóg swojego mieszkania, a kiedy uzbierałem już sumę pokrywającą czterdzieści podłóg, kupiłem na peryferiach Pragi hotel z czterdziestoma pokojami. Tyle, że zaraz pierwszej nocy wydawało mi się, że w najwyższym mansardowym pokoju co minutę ktoś z łomotem wali ciesielskim tasakiem, wbijając w podłogę gwoździe a później już codziennie. I nie tylko w tym jednym, pierwszym pokoju, ale też w drugim, trzecim, dziesiątym i wreszcie i w czterdziestym pokoju. We wszystkich naraz. Zdawało mi się, że po każdej z tych podłóg łazi na czworakach mój syneczek, czterdziestu syneczków i każdy trach, wbija w podłogę gwoździe. W jedną podłogę po drugiej i tak co dzień, aż do czterdziestu. A kiedy czterdziestego dnia ogłuszone uderzeniami wypytywałem, czy ktoś słyszy walenie młotkiem... I nikt tego nie słyszał, oprócz mnie. Wymieniłem ten hotel na inny. Specjalnie wziąłem hotel tylko z trzydziestoma pokojami. Ale historia zaczęła się identycznie, jak w pierwszym hotelu, więc uznałem, że pieniądze za te znaczki nie były uczciwie zdobyte. Że zabrano je komuś przemocą i ten ktoś został przy tym zabity. A być może znaczki należały do jakiegoś rabina cudotwórcy, bo uderzenia i gwoździe wbijane w podłogę były przeznaczone dla mojej głowy. Przy każdym uderzeniu czułem jak bretnal wchodzi mi w czaszkę, wsuwa się w nią do połowy, a później cały. W końcu nie mogłem nawet przełykać, bo te długie gwoździska przebiły mi się aż do gardła. Ale nie zwariowałem, ponieważ mój cel był jasny: mieć hotel i dorównać wszystkim hotelarzom. Nie chciałem więc i nie mogłem ustąpić, bo żyłem tylko tym obrazem, że może kiedyś dochrapie się tego, co pan hotelarz Brynens. Nie 400 nakryć złotych, tak jak on, ale tylko 100 kompletów złotych sztućców, że będą u mnie mieszkali słynni cudzoziemcy. Zacząłem więc budować hotel zupełnie inny niż wszystkie. Kupiłem pod Pragą, opuszczony kamieniołom. I zacząłem tam udoskonalać i upiększać, tak. Jak to było w hotelu cichy kącik. Najważniejszą częścią hotelu była olbrzymia kuźnia z glinianym klepiskiem i dwoma kominami. Zostawiłem w niej nawet cztery kowadła, wszystkie młoty i kleszcze wiszące na czarnych ścianach. Pokupowałem skórzane fotele i stoły, wszystkie według rady architekta, pomyleńca, który u mnie spełniał swoje marzenia i był identycznie zapalony jak ja, bo ja. Jeszcze tego samego dnia, kiedy kuźnia została zaadaptowana, zostałem tam spać. W tych kominach i kowalskich piecach, na rożnach, na oczach gościa, miały się piec szaszłyki i żywańskie pieczenie. I tej pierwszej nocy usłyszałem uderzenia. Tyle że słabiutkie bo w gliniane klepisko gwoździe wchodziły jak w masło, więc przycichło także w mojej głowie. I jeszcze z większym zapałem zabrałem się do przygotowywania pokoi gościnnych. Takich małych kabin, które powstały z długiego baraku przypominającego te w kacetach. Dawniej były tu szatnie dla robotników i ubikacje, ale ja zamieniłem je w pokoiki, w 30 małych pokoików, i na próbę kazałem zrobić podłogę z nieobrobionych, chropowatych kafelków, takich jakie bywają we Włoszech i Hiszpanii, i w ogóle tam, gdzie jest gorąco. I zaraz pierwszego dnia nasłuchiwałem. Ale słyszałem tylko, jak gwoździe po nieudanych próbach uderzania całkiem ucichły, a ja wyzdrowiałem i zacząłem sypiać jak dawniej. Prace przy budowie szły tak szybko, że po dwóch miesiącach hotel był otwarty. Nazwałem go Przełom, bo coś się we mnie przełamało i odeszło. To był naprawdę pierwszy pierwszorzędny hotel. Noclegi były w nim wyłącznie za uprzednią rezerwacją. Stał w lesie, a pokoje otaczały łukiem niebieskie jeziorko na dnie kamieniołomu z granitową skałą wznoszącą się na wysokość 40 metrów. Kazałem alpinistom zasadzić alpejskie rośliny i ozdobne krzewy rosnące w podobnych warunkach, a co więcej, w poprzek stawiku zwisała stalowa lina. Jeden jej koniec był przywiązany na szczycie, więc lina opadała na sam dół. Każdego wieczora była u mnie atrakcja, bo wynająłem artystę, który używał takiego stalowego kółka, przez które przechodził krótki pręd. Artysta wyczekiwał odpowiedni moment, odbijał się i zjeżdżał z tej wysokości. I nad jeziorem oświetlony przez fosforyzujący strój puszczał pręt, kółko zjeżdżało samo. On zaś na moment zawisał w powietrzu, składał się w scyzoryk, po czym wyprostowywał się i z wyciągniętymi rękami zanurzał w głębokim jeziorze, a potem powoli płynął w obcisłym, fosforyzującym stroju do brzegu, gdzie stały stoliki i krzesła wszystko było na biało kazałem pomalować wszystko na biało biel była teraz moim kolorem. I mogłem obecnie rywalizować z każdym. Ale szczerze mówiąc ten numer z kółkiem to był pomysł Pikolaka, który jednego popołudnia wszedł na tę górę, tam ujął kółko, i zjechał w dół, a kiedy był po środku, puścił pręd. Wszyscy goście krzyknęli z przerażenia i wstali, a inni opadli na foteliki. Wszystkie fotele były w ludwikowskim stylu, a Pikolak wyprostował się, potem złamał się w powietrzu i we fraku skoczył na głowę, niknąc w głębinie, jakby go jezioro pochłonęło. A ja momentalnie wiedziałem, że tak musi być codziennie wieczorem, obowiązkowo w fosforyzującym stroju. Stracić na tym nie mogłem, a choćby nawet, to czegoś takiego nikt nie miał. Nie tylko w Pradze, ale w całych Czechach i pewnie w całej środkowej Europie. Dowiedziałem się później, że nawet na świecie bo kiedyś zameldowali mi, że przyjechał i zamieszkał u mnie pisarz nazywał się Steinbeck. Wyglądał jak kapitan marynarki albo rozbójnik, i podobało mu się tutaj ta kuźnia zamieniona na salę restauracyjną, ogień i ci kucharze pracujący na oczach gości, a kiedy szaszłyki czy pieczenie już dochodziły, gości od tego patrzenia tak głodnieli, że się rwali do jedzenia, że przypominali wtedy <grych> dzieci. Ale ten pisarz najbardziej sobie upodobał wszystkie te maszyny do kruszenia granitu, takie zakurzone młyny z odsłoniętym mechanizmem o strukturze rusztowania. Wszystko było widać, jak na jakiejś wystawie młynów albo samochodów, które są pokazane w przekroju, żeby silnik też był widoczny. Więc ten pisarz był oczarowany maszynami stojącymi na równince przed kamieniołomem, skąd roztaczał się widok na okolice. Stały tam te maszyny niczym dziesiątki rzeźb. Takie frezy czy tokarki do kamieni, teraz porzucone niczym dzieła pomylonych rzeźbiarzy. I ten pisarz Steinbeck mu było kazał sobie ustawić tam biały stolik z białymi fotelami i krzesłami i codziennie tam popijał przed południem jedną, a wieczorem drugą butelkę francuskiego koniaku i popatrywał przez te maszyny na okolice spędną okolice pod wielkimi popowicami ale dla niego ta okolica była cudowna a maszyny były dziełami sztuki więc powiedział mi że czegoś takiego jeszcze nie widział jeszcze w takim hotelu nie mieszkał że w Ameryce coś takiego mógłbym mieć tylko jakiś sławny aktor, taki Gary Cooper albo Spencer Tracy, a z pisarzy stać by na to było wyłącznie Hemingwaya i ile bym za to wszystko chciał. A ja odparłem dwa miliony. Obliczał coś na stole, a potem poprosił mnie, żebym przyszedł, wyjął książeczkę czekową i rzekł, że kupuje, że wystawi dla mnie czek na pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Zapytałem parę razy ile, a on za każdym razem dodawał: 60, 70, 80 tysięcy dolarów. Ale widziałem już i wiedziałem, że nie mogę sprzedać hotelu tego całego interesu, choćby nawet za milion dolarów, bo hotel przełom był szczytem moich marzeń, ukoronowaniem moich wysiłków. I że teraz jestem. Pierwszym hotelarzem wśród hotelarzy, bo takich hoteli, jakie mają pan Braidens czy pan Szrołbek, są na świecie setki, tysiące, ale nikt nie ma takiego jak ja. Zdarzyło się raz, że zjechali samochodem najwięksi prascy hotelarze z panem Braidensem i szroubkiem włącznie i zamówili kolację. Kelnerzy i pikolacy jak najstaranniej, jak najgustowniej przygotowali dla nich stół, a ja tylko dla nich zainstalowałem dziesięć reflektorów oświetlających od dołu skałę, ukrytych między różanecznikami i rozstawionych tak, żeby podświetlona była cała skała, żeby uwypukliły się ostre krawędzie, fantastyczne cienie, kwiaty i grzaczki, i postanowiłem, że jeśli ci hotelarze zechcą się ze mną pogodzić i przyjąć mnie do siebie, i jeśli zaproponują członkostwo kolegium hotelarzy, to zapomnę o wszystkim tak jak i oni. Ale udawali, że nigdy mnie nie widzieli. A na dobitkę usiedli plecami do wszystkich wspaniałości mojego lokalu. A ja zachowałem się identycznie. Wypiałem się na nich i czułem się zwycięzcą, bo widziałem, że tamci odwrócili się plecami do niepowtarzalnych atrakcji mojego interesu, tylko dlatego, że wiedzieli i przekonali się, że ich zakasowałem. Bo właśnie u mnie gościł Steinbeck i właśnie Maurice Chevalier, z powodu którego przyjechało tu pełno kobiet, które zatrzymały się w pobliżu przełomu i Chevalier przyjmował je rano w piżamie. A one, te wielbicielki, rzuciły się na niego, ściągnęły z pieśniarza piżamę i porozrywały ją na kawałeczki, tak żeby każdy i został na pamiątkę strzępek tej piżamy, a gdyby mogły, rozszarpałyby samego Chevaliera, zabierając na pamiątkę kawałki mięsa. Każda, wedle swego upodobania, chociaż tak na oko, yy, chyba każda wyrwałaby słynnemu śpiewakowi najpierw serce, a potem męskość. A za szewalierem ściągnęło tylu pisarzy i dziennikarzy, że fotografia mojego przełomu była nie tylko we wszystkich naszych, ale i w zagranicznych pismach. Dostałem numery Frankfurter Allgemeine. Curyherz Zeitung, Die Zeit i nawet w Herald Tribune był mój hotel z kobietami szalejącymi wokół szewaliera pośrodku poletka, na którym stały te rzeźby z maszyn, maszyny otoczone białymi stolikami i krzesłami, których oparcia miały wystylizowane wąsy winorośli zrobione z żelaznych płytek przez kowali artystów. Więc ci hotelarze przyjechali nie po to, żeby się ze mną pogodzić, tylko dlatego, że to, co zobaczyli, było o wiele bardziej wspaniałe i piękniejsze od tego, co sobie wyobrażali. A przede wszystkim dlatego, że teraz, kiedy już to zobaczyli, przekonali się, że kupiłem ten kamieniołom i całą resztę za psi pieniądz. I pewnie jeszcze zazdrościli mi pomysłu, że zostawiłem wszystko w tym stanie, w jakim to kupiłem, a hotel zainstalowałem w środku. I ktoś, kto się choć trochę znał na rzeczy, doceniał to i mnie też, niczym jakiegoś artystę. I to był dla mnie szczyt wszystkiego. To zrobiło ze mnie człowieka, który wie, że nie żyje nadaremnie. Z czasem i ja zacząłem patrzeć na ten mój hotel, jak na dzieło sztuki, na moje dzieło. I to tylko dlatego, że tak widzieli go inni, otworzyli mi oczy, a ja dopiero potem, wprawdzie późno, ale jednak zrozumiałem, że te maszyny też są rzeźbami pięknymi rzeźbami, których nie oddałbym za nic. Ba. W końcu stwierdziłem, że mój przełom przypomina zbiory podróżnika Holuba i Naprstka. I na pewno nadejdzie chwila, kiedy na każdej maszynie, na każdym kamieniu, na wszystkich będzie naklejka obiekt chroniony. A mimo to czułem się poniżony przez hotelarzy, bo dalej dawali mi do zrozumienia, że do nich nie należy, że nie jestem im równy stanem, chociaż byłem od nich lepszy. Nadeszły wielkie upały. Na polach wszystko usychało, ziemia pękała, dzieci wrzucały do szczelin w ziemi błagalne liściki, a ja marzyłem o zimie. Jak to spadnie śnieg i przyjdą mrozy, a wtedy wypoleruję tafle jeziora i postawię na niej dwa stoliki, a na nich dwa stare patefony, jeden z niebieską, a drugi z różową muszlą, podobne do dużych kwiatów. Kupię stare płyty i będę puszczał same stare walczyki i charakterystyczne intermecca. W kuźni będzie płonąć ogień, a na brzegu jeziora w stalowych koszach palić się będą polana, a goście będą jeździć na łyżwach, takich na rzemyki. I panowie klęcząc będą przypinać łyżwy paniom i będzie się serwować gorące poncze. Tak sobie marzyłem. A tymczasem gazety i partie polityczne kłóciły się, kto zapłaci za te susze, podczas której tak pięknie marzyły mi się zimowe igraszki w przełomie. W parlamencie posłowie i członkowie rządu też się kłócili w sprawie suszy i w końcu uzgodnili, że straty pokryją milionerzy. Przyjąłem tę uchwałę z zadowoleniem, bo milionerem byłem i ja. Liczyłem na to, że jako milioner trafię do gazet, że moje nazwisko pojawi się obok szrobka, brajdensa i reszty. Uznałem, że suszę zesłała mi moja szczęśliwa gwiazda, a to nieszczęście jest moim szczęściem, dzięki któremu znajdę się tam, gdzie zawsze marzyłem, śniąc o tym, jak to arcyksiąże nadaje mi szlachecki tytuł i ja, ciągle taki maleńki jak dawniej, kiedy robiłem za teraz jestem wielki, jestem milionerem. Ale upływały miesiące... I nikt mi niczego nie przysłał, nikt nie chciał, żebym zapłacił milionerski haracz. Kupiłem już dwa patefony, kazałem przywieść przepiękny orkiestron i jeszcze starą karuzelę z tak wielkimi koniami na biegunach, jeleniami i reniferami, że poleciłem karuzelę rozmontować, a konia, jelenie i renifery ustawiłem na okalającym jeziorko krawężniku. I każdy gość siadał z małżonką jak na szeslągu, tej francuskiej kanapce podobnej do zwróconych ku sobie dwóch foteli, na których można było siedzieć z panienką i konwersować. Ustawiłem parę jeleni i parę koni obok siebie, jak gdyby szykowała się paradna przejażdżka, i naprawdę chwyciło to. Faceci ze swoim damskim towarzystwem przesiadywali wciąż na koniach i jeleniach, przygrywał im orkiestron. A goście huśtali się na tych drewnianych zwierzętach z przepięknymi czaprakami, cudnymi oczami, i w ogóle wszystko było piękne, bo to była niemiecka karuzela jakiegoś bogatego właściciela strzelnicy i luna parku. Kiedyś niespodzianie wpadł do mnie Zdeniek, który był w powiecie wielką figurą, kto wie, może i w województwie. Zmienił się nie do poznania, nie był już tym, kim dawniej. Huśtał się na koniu, rozglądając się wokół, a kiedy przysiadłem na sąsiednim koniu, cicho przemówił, a potem na dowód swoich słów wziął złożony papier i zanim zdążyłem mu przeszkodzić, powoli podarł pismo, które głosiło, że jestem milionerem i że mam zapłacić milionerski haracz. Zdenek zeskoczył i wrzucił w ogień to dla mnie tak wspaniałe pismo, ten mój awans. Uśmiechnął się smutno, dopił mineralną, on, który zawsze pił wyłącznie mocne trunki, i ze smutnym uśmiechem poszedł sobie. Czekała na niego limuzyna, czarne auto, które miało go powieść tam, skąd przyjechał, do polityki, którą robił i w którą chyba wierzył, która go pochłonęła i pewnie była piękna. Skoro potrafiła mu zastąpić wszystkie te jego brawurowe numery, kiedy to prawie zawsze przeputał wszystką forsę, jaką miał przy sobie, jak gdyby ta forsa go parzyła, więc rozdawał ją ludziom, sądząc, że ona im się należy. Wydarzenia goniły jedno za drugim, a ja, tak jak to sobie wymarzyłem, urządziłem w przełomie bombowe wieczory i popołudnie. Więc były i patefony, i ślizgawki, i ognie, zarówno w kuźni jak i wokół zamarzniętego jeziora, ale przyjeżdżający goście byli smutni albo dla odmiany weseli. Z tym, że nie była to ta wesołość, jaką znałem, raczej taka wesołość na siłę, jaką okazywali Niemcy, kiedy cieszyli się, wiedząc, że ze swymi żonami i kochankami są w koszyczku po raz ostatni, a potem prosto na front. A ci moi goście też się ze mną żegnali, podawali rękę i machali z samochodów, jakby odjeżdżali ten ostatni raz i już nigdy więcej nie mieli tu przyjechać. A kiedy jednak się zjawili, znowu zachowywali się tak samo byli melancholijni, przygnębieni, bo chociaż tam się jeszcze tego nie odczuwało, to przecież w polityce wszystko wzięło w łeb. Był luty 1948 roku i wszyscy moi goście wiedzieli, że to ich koniec. Szastali forsą na prawo i lewo, ale radość i nieudawana wesołość zniknęły. I ja dzieliłem ten grobowy nastrój i już nie zamykałem się co noc, żeby za zaciągniętymi zasłonami, niczym w pasjansie, rozkładać na podłodze stu koronówki z codziennego utargu, który każdego dnia odnosiłem rano do banku, gdzie naskładałem już milion koron właśnie w tych dniach. Nadeszła wiosna i moi stali bywalcy przestali przychodzić. Dowiedziałem się, że zostali straceni, aresztowani, niektórzy uciekli za granicę i przychodzili inni goście. Utargi były nawet większe. Ale ja wciąż myślałem, co też stało się z tymi, którzy bywali u mnie każdego tygodnia. Kiedyś zjawiło się dwóch takich i powiedzieli mi, że są milionerami i że następnego dnia muszą się przygotować spakować solidne buty, koc, skarpetki na zmianę i jedzenie, bo zostaną przewiezieni do jakiegoś obozu, ponieważ są milionerami. Ucieszyłem się, że też jestem milionerem. Przyniosłem książeczkę bankową i pokazałem ją tym moim gościom. Jeden miał fabryczkę sprzętu gimnastycznego, a drugi robił interes na sztucznych zębach. A oni dopiero wtedy mi to powiedzieli, więc pokazałem im tę książeczkę. I zaraz poszedłem i wziąłem plecak, solidne sznurowane buty, skarpetki na zmianę i konserwy. Przygotowałem się, bo na pewno i po mnie przyjdą, ponieważ ten fabrykant od sztucznych zębów powiedział, że wszyscy prascy handlarze dostali takie wezwanie. Nad ranem odjeżdżali z płaczem, bo nie mieli odwagi uciec za granicę, nie chcieli już niczego ryzykować. Mówili mi tylko, że Ameryka i Narody Zjednoczone coś z tym zrobią i że dostaną wszystko z powrotem i wrócą do swoich willi i rodzin. A ja czekałem dzień, dwa, potem tydzień. Z pragi dostałem wiadomość, że wszyscy milionerzy są już w obozie, który jest w seminarium duchownym świętego Jana pod skałą w ogromnym klasztorze i pensjonacie dla przyszłych księży, którzy zostali stamtąd wyrzuceni. I tego dnia, kiedy przyszli do mnie z powiatu, zdecydowałem się. Powiedzieli dyskretnie, że Rada Narodowa zabiera mi przełom, że na razie jestem jego administratorem, a wszystkie prawa majątkowe przechodzą w ręce ludu. A ja zakipiałem z nienawiści. Zamyśliłem się, że znowu była to robota zdeńka, i pojechałem do powiatu. Wylądowałem w jego gabinecie, a on wpierw wcale się nie odzywał, tylko uśmiechał się smutno, a potem ze swego stołu wziął jakieś papiery i na moich oczach je podarł. I oświadczył, że na własną odpowiedzialność zniszczył moje wezwanie, za to, że wtedy z tym patrzeniem na zegarek, niby która godzina, wpadłem zamiast niego. A ja mu na to. Że tego się po nim nie spodziewałem. Myślałem, że jest moim kumplem, ale on robi mi świństwo, bo ja przez całe życie chciałem właśnie tylko jednego, reszta mnie nie obchodziła: mieć hotel i być milionerem. I poszedłem sobie. A w nocy zjawiłem się przed bramą oświetlonego seminarium, przy której stał milicjant z karabinem. Zameldowałem mu, że jestem milionerem i że chcę rozmawiać w ważnej sprawie z komendantem. Milicjant zatelefonował, a po chwili wpuścił mnie do bramy, a stamtąd do biura, gdzie też siedział milicjant, ale bez karabinu. Miał przed sobą jakieś wykazy i papieżyska, i flaszkę z piwem, z której nieustannie popijał. A kiedy dopił, sięgnął pod stół i wyciągnął ze skrzynki kolejną butelkę. Otworzył ją i łapczywie pociągnął, jakby gasił pierwsze pragnienie. Zapytałem go, czy nie brakuje im jakiegoś milionera. Bo nie dostałem wezwania, a też jestem milionerem. Przeglądał papiery, przejeżdżając ołówkiem po nazwiskach i rzekł, że nie jestem milionerem i żebym spokojnie wracał do domu. Ja wtedy, że to musi być pomyłka, bo jestem milionerem, ale on złapał mnie za ramię, wyprowadził pod bramę, popchnął i wrzasnął. Jak pana nie ma w wykazie, znaczy się milionerem pan nie jesteś. Wyjąłem książeczkę bankową i pokazałem mu, że mam na niej jeden milion, sto koron i dziesięć halerzy. A to co? spytałem triumfalnie. Spojrzał na książeczkę, a ja go molestowałem. Niech mnie pan nie wypędza. I on się ulitował. Zaciągnął mnie do seminarium i oświadczył, że jestem internowany, zapisując wszystkie moje dane i niezbędne informacje. Ten internat dla studiujących teologię. Przypominał bardziej kryminał, koszary albo bursę dla ubogich studentów. Tyle, że na korytarzach w każdym załamaniu między oknami wszędzie wisiał krucyfiks na zmianę ze scenami z żywotów świętych. I prawie na każdym z tych obrazów przedstawiona była męka. Przerażający horror oddany przez malarza z taką dokładnością, że w porównaniu z tym 400 milionerów mieszkających w księżych celach po czterech albo sześciu to była mucha. Tak po prawdzie, Spodziewałem się, że będzie tu panował terror i represje, jak wtedy, kiedy po wojnie siedziałem pół roku w kryminale z małego dekretu. Ale gdzie tam? W tym seminarium świętego Jana to była groteska. W refektarzu urządzono sąd. Milicjanci zjawili się z czerwonymi opaskami na ramionach i z karabinami, rzemienie ciągle im opadały, mundurów nie mieli szytych na miarę, ale jakby specjalnie źle wyfasowane, dla niskich były za duże, a dla wysokich małe – więc woleli chodzić po rozpinani. I sądzili nas tak, że za każdy zaczęty milion dostawał milioner rok. Czyli ja za dwa miliony dostałem dwa lata. Ten fabrykant od sprzętu gimnastycznego, jako że miał cztery miliony, dostał cztery lata. A najwięcej zarobił hotelarz Szrołbek. Dziesięć lat. Bo miał dziesięć milionów. Ale najbardziej głowili się, w jakich rubrykach zapisać te wyroki i dane personalne. I jeszcze mieli cholerny problem, jak nas wieczorem porachować, bo każdego wieczora kogoś brakowało. A to dlatego, że chodziliśmy z bańkami po piwo do sąsiedniej wsi i pewnie jeszcze dlatego, że nasi wartownicy wciąż pili. No i nie mogli nas zliczyć, chociaż liczenie zaczynało się już po południu. Zastosowali więc metodę odliczania do dziesięciu. Jeden liczył, drugi klaskał, a wtedy trzeci upuszczał kamyczek. A później, kiedy doszli do ostatniego. A rachowali kamyczki, dodając do wyniku 0 i tę resztę, która nie była okrągłą dziesiątką. Ale i tak codziennie było nas albo więcej, albo mniej, chociaż byliśmy wszyscy. A jak się zdarzyło, że liczba internowanych milionerów zgadzała się, została zapisana i wszyscy z ulgą odetchnęli, to w tym momencie przychodzili cztery milionerzy ze skrzynkami i bańkami piwa, więc żeby już nie mieszać, uznawali ich za nowych. I każdy z tych milionerów fasował kolejne lata według milionów, które zgłosił wcześniej. Nasz kryminał, internat, nie miał płotu. Milicjanci siedzieli w bramie, a internowani milionerzy wychodzili i wracali przez ogród. Ale milicjanci zawracali ich do bramy, którą każdorazowo otwierali i zamykali, do tego jeszcze na klucz, chociaż wokół nie było ani płotu ani muru. Milicjanci też skracali sobie czasem drogę przez ogród, ale zawsze odzywało się w nich poczucie obowiązku, więc zawracali i z kluczem w ręce obchodzili bramę przez ogród, otwierali ją, wchodzili i znów zamykali, a dopiero potem szli do internatu. Były też kłopoty z wiktem, ale prędko zniknęły, bo komendant i milicjanci woleli jeść z milionerami. A tym, co im przywozili z milicyjnej stołówki, tym się skarmiało prosiaki. Które kupił milioner, fabrykant od sztucznych zębów. I na początku było 10, później 20 prosiąt, i wszyscy cieszyli się na świniobicie, bo byli tam też milionerzy, właściciele wielkich rzeźni, którzy obiecywali takie specjały, że milicjanci tylko się oblizywali i sami podsuwali pomysły, jakie to pyszności można z prosiaka przyrządzić. No i po jakimś czasie Gotowało się tu nie jak w internacie dla przyszłych duchownych, ale jak w bogatych klasztorach, na przykład u krzyżowców. A jak któremuś z milionerów skończyły się pieniądze, wtedy komendant wysyłał jakiegoś milionera po pieniądze do domu. Najpierw jeździł z nim milicjant w cywilu, ale później wystarczała przysięga. I internowany mógł wyskoczyć do Pragi i podjąć pieniądze z książeczki, z tego miliona czy bilionów, bo komendant dawał zaświadczenie, że te pieniądze są na cele publiczne. I tak myśmy sobie w tym internacie dogadzali. Było nawet układane menu, które komendant otrzymywał do wglądu, żeby raczył wyrazić swoje uwagi, bo milionerzy traktowali milicjantów jako swych gości. No i w jadalniach i w refektarzach zasiadaliśmy wszyscy razem. Milioner Tejnora dostał raz zgodę na wyjazd do Pragi po kwartet muzykantów, takich byle grajków. A kiedy przyjechał z nimi taksówką, bo tutaj z czasem wszyscy wozili się taksówką aż do krzyżówki. Przeszli obok zamkniętej bramy do tego milionerskiego kacetu, a jako że była już północ, zbudzili wartownie i z powrotem wyszli przed bramę której rozespani wartownicy nie potrafili otworzyć, więc milioner przeszedł przez ogród z drugiej strony, wziął od nich klucz, wyszedł na powrót przed bramę i otworzył ją. Ale potem nie mógł zamknąć, bo klucz coś nie pasował, więc znów szedł do środka, tam zamknął bramę i oddał klucze. Często myślałem, jaka szkoda, że zdeniek nie jest milionerem. Ten byłby tu w swoim żywiole. I na pewno rozkurzyłby nie tylko wszystkie swoje pieniądze, ale też tych, którzy nie mieli fantazji, co z tymi milionami zrobić. Raz w miesiącu przychodziły na widzenie rodziny. I to było piękne. Komendant kupił biały sznur do wieszania bielizny i rozciągnął go wokół nieistniejącego muru. A jak sznura zabrakło, zrobił obcasem linię dzielącą internowanych i internat od zewnętrznego świata. I kiedy przychodziły żony z dziećmi i plecakami, i torbami z jedzeniem, węgierskim salami i konserwami z zagranicznych firm, a myśmy się starali wyglądać na zabiedzonych, chociaż byliśmy opaleni i dobrze odżywieni, to gdyby ktoś nie wiedział, kto jest kto, na pewno pomyślałby, że siedzą ci, którzy przyszli na widzenie, a kryminał jest z drugiej strony. Bo widać było, że internowanie milionerów gorzej znosili krewni niż sami milionerzy. A jako, że wszystkiego zjeść się nie dało, więc my, milionerzy, dzieliliśmy się z milicjantami, którym to wszystko tak smakowało, że wydębili od komendanta zgodę na dwa widzenia miesięcznie co dwa tygodnie jedno. <laughs> Kiedyś. Milicjanci przebrali się w cywilne ciuchy, a my, milionerzy, wzięliśmy ich mundury i pilnowaliśmy samych siebie. <laughs> Najbardziej cieszyliśmy się z Warty w niedzielę albo z Soboty na niedzielę, bo to była taka groteska, jakiej by sam Czeplin nie wymyślił. Całe popołudnie zabawialiśmy się w likwidację obozu milionerów. Dowódca Warty, milioner Tejnora, w milicyjnym przebraniu, oznajmił, że obóz ulega likwidacji i milionerzy mogą iść do domu, ale milionerzy się pochowali, więc ci przebrani za milicjantów perswadowali im, opisując, jakie to piękne jest życie na wolności. Że nie będą tam cierpieć i jęczeć pod knutami milicjantów, tylko prowadzić wolne życie milionerów. Ale milionerzy nie chcieli tego nawet słuchać. I wtedy milioner Tejnora, przebrany za milicjanta, zarządził akcję przymusowej likwidacji obozu. Wywlekaliśmy więc cel milionerów, tych, co mieli po 10,8 milionów czy po 10,8 lat, a potem nie mogliśmy znaleźć kluczy, żeby otworzyć bramę, więc milionerzy obiegli ją, otworzyli z zewnątrz, znów obiegli bramę i ustawili się. I wszyscy, którzyśmy się temu przyglądali, ryczeliśmy ze śmiechu, bo milionerzy zostali przez milicjantów wywleczeni na zewnątrz i zamknięto za nimi bramę. Milionerzy doszli na wzgórek. Tam się rozejrzeli, zastanowili chwilę, po czym wrócili i zaczęli się dobijać do bramy kryminału, prosząc na klęczkach milionerów przebranych za milicjantów, żeby im udzielili azylu. Ja się z tego śmiałem, ale tak naprawdę wcale mi do śmiechu nie było, bo chociaż byłem z milionerami, to i tak nie dostałem się między nich, mimo że spałem z panem Szróbkiem, hotelarzem. Zachowywał się w stosunku do mnie jak obcy. Ba, nie pozwolił nawet, żebym podał mu łyżeczkę, która spadła. Podniosłem ją i trzymałem wyciągniętej ręce, stojąc w tej naszej sali jadalnej, tak jak przed laty, z kieliszkiem, kiedy to nikt nie chciał się ze mną trącić, a pan hotelarz poszedł po nową łyżkę i jadnią zupę. Te zaś, którą położyłem mu przy jego sztućcach, z obrzydzeniem popchnął serwetką aż spadła na podłogę. I wszyscy widzieli, jak hotelarz kopnął tę łyżkę nogą, aż poleciała pod refektażowy stół na duchowne szaty. Śmiałem się, chociaż wcale nie było mi do śmiechu, bo jak tylko zaczynałem mówić o swoim milionie, o swoim lokalu przełom, wtedy wszyscy milionerzy milkli, spoglądając gdzieś indziej. Oni nie uznawali tego mojego miliona, moich dwóch milionów. I zrozumiałem... Że mnie tylko wśród siebie tolerują, ale nie jestem ich godny, ponieważ ci milionerzy mieli swoje miliony od dawna jeszcze przed tą wojną, natomiast ja byłem wojennym Dorobkiewiczem, którego do swojego grona nie tylko nie chcą, ale i nie mogą przyjąć. Pewnie tak samo byłoby z tym moim marzeniem, gdyby arcyksiąże nadał mi szlachectwo i zrobił mnie baronem, ale mimo to baronem bym nie był. Bo szlachta by mnie między siebie nie przyjęła, identycznie jak nie pobratali się ze mną milionerzy. Rok wcześniej, oczywiście, mogłem mieć zgudzenie, że kiedyś mnie między siebie przyjmą. Co więcej, byłem przekonany, że dorównuje im jako właściciel restauracji przełom. W końcu podawali mi nawet rękę, rozmawiali przyjaźnie, ale to wszystko było tylko na pokaz. Moim zadaniem była tam opieka nad gołębiami. I miałem pod sobą 200 par gołębi pocztowych. Komendant polecił mi, żebym im czyścił gołębnik, dawał wodę i karmę. Codziennie po obiedzie szedłem z wózkiem do kuchni po odpadki. Aha, o małym zapomniał powiedzieć, jak to komendantowi przejadło się mięso i zamarzyły mu się placki ziemniaczane. I jeszcze naleśniki z powidłami śliwkowymi, tartym serem i polane kwaśną śmietaną. Akurat milioner Barta, krawiec miał widzenie i zaproponował komendantowi, żeby jego żona została, jako kucharka od tych mącznych potraw, bo pochodzi ze wsi. I tak zjawiła się tam pierwsza kobieta. A ponieważ mięso już nam się przejadło, więc do kryminału przyszły jeszcze trzy małżonki, trzy milionerki, z panią Bartową, jako główną specjalistką od mącznych potraw na czasie. A kiedy milionerzy, którzy udowodnili, że mają obywatelstwa austriackie czy francuskie, zostali zwolnieni i dziesięć cel zrobiło się wolnych, wtedy pozostali milionerzy wymyślili, że w tych celach można by zakwaterować małżonki, które raz w tygodniu przyjeżdżałyby do milionerów w odwiedziny, bo przecież to niehumanitarne, żeby żona temu człowiekowi odmawiać prawnie poślubionej kobiety. I zaczęły tam bywać na zmianę piękne kobiety, zawsze po dziesięć, a ja stwierdziłem, że to nie były żony, lecz kobiety z dawnych barów. Sam rozpoznałem dwie klientki, no już w latach, ale wciąż piękne, ślicznotki, które przychodziły do hotelu Paryż na oględziny w czwartki, kiedy schodzili się maklerzy. No tak, polubiłem te moje gołębie, tych 200 par gołębi, które były tak punktualne, że dokładnie o drugiej. Siadywały na kalenicy klasztornego budynku, skąd miały widok na kuchnię, z której wyjeżdżałem wózkiem, a na nim były dwa worki karmy, resztki warzyw i tepe, a ja, który obsługiwałem abisynijskiego cesarza, karmiłem gołębie. Nikt inny nie chciał tego robić, bo nie była to praca dla milionerskich rączek. Musiałem wyjeżdżać dokładnie z wybiciem drugiej. A gdyby zegar nie bił, a świeciłoby słońce wówczas punktualnie według słonecznego zegara na murze kościoła. Ledwie wyjeżdżałem, wszystkie czterysta gołębi swruwało z dachu, lecąc mi naprzeciw, a za nimi sunął taki cień i szelest piór i skrzydeł, jakby z worka wysypywała się mąka albo sól. Gołębie obsiadywały wózek, a te, które się tam nie pomieściły, siadały mi na ramionach albo leciały obok, łopocząc skrzydłami wokół mych uszu i zasłaniając mi prawie cały świat. Milionerzy o mało nie pękali ze śmiechu, widząc mnie obsypanego gołębiami, a ja docierałem w końcu na podwórko, gdzie one zabierały się do jedzenia, dziobiąc tak długo, aż oba worki były puste, a rondle jakby kto wymiotł. Kiedyś je spóźniłem. Komendant akurat zajadał włoską zupę z parmezanem, a ja, czekając na rondel, usłyszałem, że wybija druga. I zanim się obejrzałem, przez otwarte okno wleciały do kuchni gołębie. Obsiadły wszystkich obecnych, wytrąciły łyżkę komendantowi obozu internowania, więc pędem stamtąd wybiegłem, a na progu gołębie obsypały mnie i zaczęły delikatnie dziobać. Popędziłem przed siebie, zasłaniając rękami twarz i głowę, ale gołębie leciały za mną. Przewróciłem się, gołębie polatywały wokół, a potem mnie obsiadły. Usiadłem ja i zobaczyłem wtedy, że te otaczające mnie gołąbki łaszą się, a ja jestem dla nich życiodajnym Bogiem. I spojrzałem wstecz na swoje życie i teraz widziałem siebie otoczonego przez Bożych posłańców. Gołębie i gołębice, jakbym był jakimś świętym wybrańcem niebios. Więc podczas gdy inni śmiali się ze mnie, słyszałem śmiechy, krzyki, docinki, ja byłem przejęty posłannictwem gołębi. I wtedy uwierzyłem, że znów niewiarygodne faktem się stało i że nawet gdybym miał dziesięć milionów i trzy hotele, te pieszczoty i pocałunki dziobków gołębi i gołębic są znakiem niebios. Które sobie mnie upodobały, tak jak to widziałem na obrazach ołtarzy i malowidłach towarzyszących drodze krzyżowej, którą chadzaliśmy do swoich cel. A teraz nie słyszałem już niczego i niczego nie widziałem, tylko chciałem być tym, kim nigdy nie mogłem zostać milionerem. I chociaż miałem dwa miliony, multimilionerem byłem teraz. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, że te gołąbki są moimi przyjaciółmi, że zwiastują coś, co mnie jeszcze czeka, że teraz stało się to samo, co przydarzyło się Szawłowi, kiedy spadł z konia i zjawił mu się Bóg. W internacie dla milionerów rozeszła się wieść, że jesteśmy tam ostatni tydzień, bo zostaniemy skierowani do pracy, a najstarsi wrócą do domów. Urządziliśmy sobie wtedy ostatnią wieczerzę. Ta nasza ostatnia wieczerza była identyczna jak przyjęcia weselne w hotelu Paryż. Skoczyłem do swego praskiego mieszkania po nowy frak, a przede wszystkim wziąłem ten order, co go dostałem od abysińskiego cesarza i tę szarfę na piersi. Nakupiliśmy kwiatów i parę wiązanych aż paragusowych gałązek do przystrojenia stołu i przez całe popołudnie hotelarze Schrobeck i Brydens przystrajali stoły w refektarzu. Pan Braidens żałował, że nie może dostarczyć swoich złotych sztućców i zaprosiliśmy wszystkich milicjantów. Komendanta naszego lagru też, bo wielki był z niego poczciwina. Dzień wcześniej spotkał nas wieczorem na wsi i kiedy zapytał, dokąd idziemy, pan Braidens rzekł, niech pan komendancie idzie z nami, potańcujemy. Ale on nie poszedł, tylko pokręcił głową i oddalił się z karabinem, niosąc go jak wędzisko. nie mu ten giwer przeszkadzał. Wcale do niego nie pasował, a on pewnie już tylko marzył, jak znów będzie zasuwał w kopalni. Tylko jeszcze musi zlikwidować ten nasz milionerski obóz. Znowu byłem kelnerem. Włożyłem frak, ale czułem się w nim inaczej niż dawniej. Jakby w kostiumie. Jakbym był gdzieś indziej, i chociaż do poły fraka przypiąłem gwiazdę i przepasałem się niebieską szarfą, to ani się nie wyciągałem, ani głowy nie zadzierałem, żeby być parę centymetrów wyższy. Wszystko było mi obojętne. A nawet nie chciałem dorównać hotelarzom milionerom. Cały oklapłem. Na samą ucztę też patrzyłem się jakoś tak z boku. Beznamiętnie roznosiłem dania. Chociaż razem ze mną byli na rewirze hotela Szrołbek i Brydens, też we frakach. Nawet kiedy przypomniałem sobie swój hotel Przełom, wcale nie zrobiło mi się żal, że już nie jest mój, jak głosiło to urzędowe pismo. A w ogóle to wieczerza była smutna. Wszyscy byli smutni i poważni, zupełnie jak podczas prawdziwej ostatniej wieczerzy, tak jak widziałem to na obrazkach. I tutaj też, w refektarzu, był taki obraz na całą ścianę. I jedliśmy na przystawkę salpikon i piliśmy do tego białe, południowo-morawskie wino. I stopniowo, naprzód ja, a później inni, podnosiliśmy wzrok na ten obraz z ostatnią wieczerzą. I z czasem coraz bardziej zaczęliśmy się upadabniać do tych apostołów. Przy Strogonowie... Zrobiliśmy się melancholijni. Ta nasza uczta zamieniła się w wesele w kanie galilejskiej. Im więcej milionerzy pili, tym bardziej jakby trzeźwieli. Przy kawie i koniaku było całkiem cicho. Nawet milicjanci, którzy mieli swój stół, ten przy którym jedli wykładowcy i profesorowie seminarium duchownego, nawet oni zrobili się smutni, bo wiedzieli, że będziemy razem tylko do północy. I że dla nich to też był piękny okres. A niektórzy pewnie pragnęli, żebyśmy tak już pozostali wiecznie. Naraz z klasztoru, gdzie z trzydziestu mnichów zostawili tylko jednego kulawego braciszka, rozległ się dzwon, zwołujący na północną muszę. Ten kulawy braciszek odprawiał ją dla milionerów katolików. Było ich w tej kaplicy tylko paru, mieli już spakowane swoje walizki i plecaki. I kiedy ten kulawy braciszek pobłogosławił wiernych, ni stąd ni zowąd odstawił monstrancję, uniósł rękę i zagrzmiały organy. A braciszek zaczął śpiewać: Święty Wacławie, Panie Ziemi Czeskiej. Jego słowa, głos i grzmienie organów przenikały aż do refektarza. Spojrzeliśmy wszyscy na obraz ostatniej wieczerzy pańskiej, i tak to wszystko się zgrało z naszym smutnym, żałobnym nastrojem, że jeden za drugim, katolik czy niekatolik, wstaliśmy i grupkami pobiegli przez dziedziniec i przez otwarte wrota wbiegli w żółte światło świec do kaplicy. I nie uklęknęliśmy, tylko padli na kolana. Właściwie nie padliśmy, ścięło nas coś silniejszego od pieniędzy, coś, co unosi się tutaj i czeka już od tysięcy lat. Nie wódź na zgubę nas, ni potomnych. Śpiewaliśmy na klęczkach, niektórzy padali na twarz. Klęcząc, widziałem te twarze, byli to zupełnie inni ludzie, teraz bym ich nie rozpoznał. W żadnym obliczu nie było śladu miliona. Za to wszystkie były rozpalone czymś wyższym i piękniejszym. Tym najpiękniejszym, co człowiek chyba posiada. A ten kulawy braciszek jakby przestał kuleć. Wyglądało to jakby wlógł za sobą ciężkie skrzydła. W tej białej sutannie podobny był do anioła kulejącego pod ciężarem ołowianych skrzydeł. Klęczeliśmy padając na twarze, a wtedy... Braciszek uniósł monstrancję i pobłogosławił klęczących. Wkrótce zaczęła być dwunasta i zaczęliśmy się żegnać. Przechodziliśmy przez otwartą bramę. Milicjanci ze swoim komendantem podawali nam rękę. Każdemu serdecznie uścisnęli. Oni wszyscy byli górnikami, gdzieś spod kladna. No a myśmy niknęli w ciemności Kierując się na stację, bo obóz internowania został skasowany, a nam kazano udać się do domów, obojętnie czy kto miał 10 lat, czy dwa, czy 10 milionów, czy tylko dwa. Całą drogę myślałem o tych dwustu parach gołębi, jak to o drugiej będą czekać, lecz ja się nie pojawię. I pojechałem z głową pełną gołębi do domu, ale nie do Pragi, tylko do przełomu. Kroczyłem ścieżką, za lasem powinienem zobaczyć oświetlony hotel, lecz tam było ciemno. Doszedłem do rzeźb i młynów do kruszenia kamieni i nawet się nie wystraszyłem. Przełom był zamknięty, bramy wjazdowe też, nowa, zbita z desek brama główna zamknięta na dużą kłódkę. Obszedłem płod i przez pagórek z kwitnącymi wrzosami dostałem się do serca przełomu. Wszędzie bałagan, krzesła upaćkane, poprzewracane złapałem za klamkę do kuźni, otwarte. Po restauracji ani śladu, wszystko chyba gdzieś wywieziono tylko w palenisku tlił się jeszcze ogień. Naczynia kuchenne przepadły, a zamiast nich było kilka zwykłych kubków do kawy. Niemal z rozkoszą stwierdzałem co krok, że to jest ten dawny, piękny przełom, za który sam Steinbeck chciał mi wystawić czek za 50, 60, 70 tysięcy dolarów, ale ja się nie zgodziłem i zrobiłem dobrze. Podobnie jak dobre jest to, że jeśli nie mogę tu być za hotelarza, to niech wraz ze mną zniknie i ten hotel. Z którego zrobili jakieś kąpielisko, czy co? Bo zamiast ścierek na rozciągniętym od kąta do kąta drucie wisiały ręczniki i kąpielówki. Jedyną rzeczą, której tam przedtem nie było i którą uznałem za piękną, był zawieszony poziomo pod sufitem nagi kobiecy manekin z witryny jakiegoś magazynu z konfekcją. Przeszedłem przez korytarz, dywany zniknęły, szklane kinkieciki przy każdych drzwiach też. Ująłem za klamkę, otwarte. Zajrzałem do środka, zapalając światło, drżałem na myśli, że zastanę go takim, jakim opuściłem, ale... Pokoik był pusty i to też było dobre. Wraz ze mną przepadł właściwie cały przełom, i nikt już nie będzie miał siły zrobić go takim, jakim ja go zrobiłem. Wszyscy, którzy go widzieli, kiedy weźmie ich na wspominki albo złapie handra, będą mogli wspominać, jak to tutaj było, będą mogli w swoich rojeniach umieścić mój przełom. I według własnych upodobań spotkać się w moim hotelu z najpiękniejszymi dziewczynami, albo też każdy z moich byłych bywalców będzie mógł w swych marzeniach na jawie zjechać na kółku z wysokości 40 metrów i po środku nad jeziorem puścić pręd, na moment się zatrzymać, a potem zanurzyć głową w toni, ponieważ w każdym marzeniu można sobie na coś takiego pozwolić. Puścić pręd, zawisnąć w powietrzu nad jeziorem a przy tym rozglądać się niczym trzepoczący skrzydłami ptak, tak jak to potrafi skowronek unoszący się dzięki powiewowi wiatru. A na przykład potem, niby cofając film, wrócić na krawędź skały, tam, skąd przed chwilą trzymając się pręta rękami, zjechał w przepaść z lustrem wody na dnie. Wyjechałem więc stamtąd zadowolony. A po przyjeździe do Pragi dostałem wiadomość, że mam do wyboru. Albo odsiadkę na pankracu, albo roboty leśne. Miejsce do wyboru, do koloru, tyle że obowiązkowo na pograniczu. Po południu poszedłem do urzędu i zgłosiłem się na pierwsze roboty, jakie mi podsunęli. I byłem szczęśliwy. A moje szczęście było jeszcze większe, kiedy stwierdziłem, że zgubiłem gdzieś obcas. Po prostu zdarłem ten kawałek skóry, pod którym miałem schowane ostatnie dwa znaczki. Ostatnie duże pieniądze, pozostałość po mojej żonie Lizie, która te znaczki przywiozła z Elwowa po spaleniu Getta i likwidacji Żydów. Chodziłem po Pradze bez krawata i nie chciałem już być ani trochę wyższy. A spośród mijanych na przykopach i placu Wacława hoteli, nie wybierałem już tych, które miały ochotę kupić. Co więcej, byłem diablo zadowolony że moja droga naprzód jest już wyłącznie moją drogą. Nie będę już musiał kłaniać się, witać i nie przegapiać każdego dzień dobry, moją szanowni, dobry wieczór, całe rączki. Nie musiałem już pilnować personelu, a kiedy jeszcze sam byłem personelem, nie musiałem uważać, żeby mnie szef nie zobaczył, że na chwilę przysiadłem, zapaliłem papierosa albo wziąłem kawałek gotowanego mięsa. Teraz się cieszyłem, że jutro pojadę gdzieś daleko, daleko od ludzi. To znaczy, ludzie pewnie tam będą, ale będzie tam też i to, w co wierzyłem, jak wszyscy pracujący w świetle żarówki: że kiedyś wybiorę się na łono natury, że kiedyś, jak już będę na emeryturze, zobaczę, jak wygląda las i słońce, które cały dzień i całe życie będzie mi świecić w twarz, także będę musiał zasłaniać się kapeluszem albo uciekać do cienia. Kiedy jeszcze byłem kelnerem, Kochałem wszystkie te portierki, stróży i palaczy centralnego ogrzewania, którzy przynajmniej raz na dzień wybiegali przed kamienicę, zadzierali o tak, głowę i z wąwozu praskich ulic patrzyli na pas nieba, obłoki, zgadując według przyrody, a nie zegara, która to może być godzina. A niewiarygodne, które stawało się faktem, nie opuściło mnie. Wierzyłem w to niewiarygodne, w te zaskakujące niespodzianki, w te osłupienia. To była moja gwiazda, która towarzyszyła memu życiu chyba tylko po to, żeby przekonać się, że ciągle na nią czeka coś zadziwiającego, a ja, wciąż mając przed oczyma odblask tej gwiazdy, wierzyłem w nią coraz bardziej. A to dlatego, że kiedyś wywyższyła mnie na milionera, a teraz. Kiedy zleciałem z niebios na łeb na szyję, stwierdziłem, że ta moja gwiazda lśni mocniej niż przedtem i że dopiero teraz będę mógł zajrzeć wprost do jej serca, do samego środka. I że to wszystko, co dotychczas przeżyłem, musiało osłabić moje oczy tak, żeby mogły więcej przeżyć i więcej znieść. Znaczy, żeby zobaczyć i poznać, musiałem osłabnąć. No tak to było.